Jezus znosi prawo dotyczące potraw czystych i nieczystych. Kapłańska 11. Nie plugawcie się przez jedzenie zwierząt nieczystych, nie zanieczyszczajcie się przez nie, przez to stalibyście się nieczystymi. Marka 7. Nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym. Tak Jezus uznał wszystkie potrawy za czyste.